Witajcie, myszki, z tej strony Trevor, w kolejnym odcinku z Wizard with a Gun. Tak jak sami widzicie, trochę pogrindowałem. Okazało się, że gra ma support do Steam Clouda, to jest bardzo fajne, dlatego że dosłownie mogę to sobie, gdy jestem poza studiem, tutaj nieco porobić. I pierwsze co, to sobie poogarniałem, jak to wszystko wygląda. Ogólnie gra ma bardzo dużo mechaniki takiej typowej kombinatoryki, że tak powiem, gdzie po prostu jedno robisz, później możesz wykorzystać coś innego i pociski są jednymi z ważniejszych rzeczy, ponieważ na przykład musiałem polepszać sobie pocisk na truciznę. To okazało się, żeby zdobyć na przykład tutaj zatrutą nerkę, to muszę zatruć kozę i ją, no wiecie co. I tak naprawdę, no to wszystko tutaj fajnie to wygląda, na przykład tutaj sobie mam polepszone. Tutaj to jest jedna z moich fajniejszych kul. To jest naprawdę fajna kula i ją sobie dałem na moją strzelbę. I chodzi o to, że kolejne pociski, kolejny level pocisków wykorzystuje coś takiego jak Lead Ignot. Chyba tak się po to czyta. Ignot. Wow, trudne słowo. Ingot. I to dropi zawsze dwa razy z jednego gościa podczas każdej wyprawy, dlatego też no słabo było z tym. Ogólnie sam Rotten Wood to też można zdobyć poprzez zatrucie drzewa i zdobycie z niego. To ten pocisk też nie jest jakiś mega kosztowny, ponieważ on kosztuje Mechana Oil, które, wiecie, ciągle go dostają. Tutaj też jest woda. Wodę można zdobyć w bardzo prosty sposób, czyli trzeba zabić coś mrożącym pociskiem. Mam mrożący pocisk? Nie, tutaj sobie nie wziąłem. Mrożącym pociskiem i wtedy wypada z takiej ofiary, no, lód. Też tutaj sobie porobiłem nieco w podłogi z kamienia, dlatego że miałem go mega dużo, a drewno się przydaje. Z drewna bardzo dużo można wykonać rzeczy. Jednym z też ważniejszych to jest, no, kompozytor. Ponieważ, kompostnik. Kurde. Bo to brzmi słowo po polsku. Kompost. To chyba to jest najlepsze słowo na to. On różne wybiera tutaj właśnie, możemy dać różne rzeczy i różne wtedy dzięki temu wychodzą. Ale to zazwyczaj polega na tym, że to jest normalna rzecz, daje normalne, zatrudna rzecz, daje rodzaj zatrut i w ogóle. Ogólnie z ulepszeń, no to sobie dałem ulepszenie, że dodałem sobie 400 HP dzięki temu. A resztę to w sumie nie było czegoś takiego. No szybkość plus tutaj cooldown się zmniejszony. Dobra, więc w takim razie idziemy na bossa. W ostatnim odcinku nie uda nam się go pokonać. Ale teraz jestem mega przygotowany. Zrobiłem sobie kule takie... gdzie to jest? O, los, ale duża mapa. Największa jak na razie grałem. Zrobiłem sobie kule ożywiające. One się przydadzą dlatego, że przeciwnik może podczas walki z botem, z bossem będzie mógł umrzeć niestety. Oraz też zauważyłem, że możemy w sumie pójść na to, albo nie będziemy marnować kul. Zauważyłem też, że zbytnio nam się, że tak powiem, na tym świecie nie opłaca już zostawiać, dlatego że dropy są naprawdę, no jest trochę niskie. A kolejne światy zapewne będą dawały nam rzeczy, które będą nam potrzebne. Typu, nie wiem, więcej zatrutych, zatrutego drewna, innych spraw. Ogólnie też zauważyłem, że bardzo fajny jest moment, kiedy się nam kończy czas, bo dosłownie w tym momencie, o, ma się los, ale to jest świetny świat. Ja dosłownie bym sobie na nim pograł. Bo tak naprawdę bardzo dobre, jeżeli chodzi o to, tutaj widzę dropy by były. Dobra, zrób przycisk. Więc tak, po pierwsze kamień musimy sobie wziąć, bo zapomniałem wziąć, a tutaj trzeba się podbudować, więc tak 7 kamienia powinno być wystarczająco, a przycisków też mamy dużo. Okej, więc najpierw zmienimy sobie na kamień i... I się nauczyłem, że można dosłownie stakować to. Zabrakło nam jednego, super. Okej, więc tak. Tutaj musimy sobie znaleźć oczywiście tych... jeden czy dwa? Dobra, zabiorę sobie jeszcze... No nie jeden. Tutaj musimy znaleźć sobie dwóch takich gości, którzy mają klucz. Na nasze nieszczęście jest tutaj też jeden z minibossów, więc...
więc to nie będzie aż takie dobre. Więc oni powinni być po pierwsze koło portalu. Okej. Jeden jest, ale chciałem do niego strzelić z tego pocisku. Oni się oczywiście będą z nim. Okej. I tak, to jest po prostu pocisk na olej. To wiecie, co to po prostu będzie robiło. To jest taki lepsze podpalenie. I jak sami widzicie, to nie jest jakiś wielki problem z nimi. No. Największy problem, żebyśmy na własne pułapki nie wchodzili. Okej, au! Dobra, też tego nie przewidziałem. I jak tutaj ciągle będę powtarzać, jak sami widzicie, tutaj naprawdę najwięcej damage'a zadaje coś, co sobie damy na obszar. Po prostu obszarowe to jest największy damage. Więc bardzo fajnie jest po prostu pozostać trochę poza czasem, bo wtedy można zdobyć fajne bonusy. A teraz idziemy do bossa. Mamy życie, mamy... I oczywiście co to oznacza? Czas. Czas na to. Jedną z też dobrych rzeczy jest wprowadzenie go tutaj. Dlatego, że jest tutaj po prostu mnóstwo rzeczy, a możemy ich podpalić. Okej, okay, jak na razie dobrze idzie nam. Okej, okay, nie lubię tego. Okej, okay, przeładuj. Tutaj poczekamy sobie na mini bossa, bo jak pamiętacie, go możemy sobie oswoić. Już sobie trochę uleczmy się. Sporo tego. Okej. Okay. A coś tutaj mamy, dobra. Okej, okay, widzę, że teraz przez przypadek przyłączyłem się na ten pistolet. Więc teraz jedną z ważniejszych rzeczy jest po prostu, żeby pamiętać, żeby nie być aż tak bardzo blisko tego. Au. Okej, zajmijmy się tymi. Niedługo powinien się pojawić ten boss. Jest, dobra. Więc to, co chciałem sobie zrobić... Okej, to niech najpierw nie przejdzie. I spróbować go sobie oswoić. Au, 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 au. 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 Ciągle dostaję damage'a. Nie przez moją głupotę. Okej, okay. Oswój się. Jest! Jest oswojony, dobra. Jak mamy tego bossa, to dosłownie. Dosłownie nie jest to jakiś trud dla nas. Możemy go zostawić. Dobra, więc tylko sobie to wezmę. Uzdrowiam się. I to jest najlepsze, że wziąłem sobie jeszcze kulę. Nie. Wziąłem sobie jeszcze kulę, która pozwala mi na ożywienie go. Na ożywienie bossa mi pozwala. Więc szybko tutaj sobie znajdźmy to. O, co, nie działa? No, ale jak sami widzicie, jest dużo tego. Ale dobrze, że ta kula to jest, że tak powiem, jeden strzał i ratujemy to, bo tak naprawdę to będzie, nie będzie aż tak bardzo potrzebne. Więc no, jak sami widzicie, posiadanie sojuszników jest mega, mega OP w tej grze. Ale teraz co musimy sobie porobić, no to przeszukać ten wymiar i zobaczyć, o co chodzi. Okay. Mamy tutaj jakieś przedmioty, żeby... Mamy. Tutaj jest oczywiście lore. Niestety mój znajomy już mi napisał nieco rzeczy na ten temat, więc... Więc jeżeli chodzi o lore, no to trochę zaspoilerował mi. Trochę głupio z jego strony. Ale czekajcie, co to tutaj jest? Jakieś zło. Nie wiem, co to było. Więc możemy też użyć tego pocisku, więc... To jest naprawdę... Tak naprawdę nie chodzi o nasz damage, tylko chodzi o zadanie jakiegoś obszarowego, bo jak sami widzicie, dosłownie to bardziej zajmuje niż
cokolwiek innego. Okej, więc zajmamy ten jakiś, nie wiem dlaczego, ale też mamy coś takiego i jest teraz pytanie, co to dokładnie ma dla nas znaczyć, oprócz tego, że oczywiście nasz miniboss tutaj zginął, to możemy jakoś damage'a do tego dać? Dosłownie nie wiem. Dobra, nie potrzebujemy skrzynki. To jest, chyba musimy tutaj przyjść i to zobaczyć. A, możemy sobie to przeczytać chyba przez skanowanie. Okej, kominek bardzo chętnie sobie wezmę. I w takim razie pytanie jest, co to jest? Dlaczego my mamy niby na tym damage'a? W sumie nic nie zadajemy. No niestety nie możemy też uratować naszego przyjaciela. I teraz jest takie pytanie, no w sumie co mamy zrobić? Chyba mamy wyjść. Ale popatrzmy sobie, tutaj jest kominek, wow. Co tutaj? Tutaj nic, ale w książce są. Co takiego tutaj jest? A, kominek. Dobra. No to chyba wszystko, nie powiem. Nie widzę tutaj nic więcej, nie potrzebujemy aż tak dużo książek. Więc chyba możemy uciekać stąd. The world has been destroyed, was roll back. Okej, czyli musimy te użyć. Chyba to właśnie działa. Wow, tak. Czekaj, to znaczy, że gdzieś na tym świecie są te. Że tutaj gdzieś jest. Nie wiem. Gaduję, że gdzieś tutaj jest. Okej, w takim razie udało nam się. O, 12 minuta filmiku. Wow. Ostatni trybik. I rozpoczęło się nam kolejne The Fall. Upadek. I tutaj mamy też, widzę. O, czyli tak. W zależności co tutaj wybierzemy, ten świat nam się pokaże. Ale w takim razie, jeżeli jest to no, pierwsze, no to możemy sobie to zrobić. I czy coś w ekwipunku mamy super od tego bossa? Nie. Nic nie mamy super od tego bossa. Dobra, więc co najwyżej sobie tak przerzućmy. I póki jest nagrywam, no to nie będę tego, wiecie, nie będę tego sortować. Po co mi sortowanie? Ale 80 książek to naprawdę sporo, nie powiem. Okej, w takim razie zobaczymy, co jest w nowym świecie. Okej, jestem nadal w Imperium. I co ja mam ogarnąć sobie? Skąd? Jak ja mam przejść do kolejnego? Okej. Więc musimy najpierw wiedzieć, jak przetrwać w... na bagnie. W takim razie to oznacza, że musimy poszukać postaci. Nie widzę Dalnabiego. Jest tutaj Dalnabiego. Dobra, więc tak, najpierw pójdźmy do Dalnabiego, może on zna. Ale to oznacza, że my musimy po prostu znaleźć kogoś, kto tam to wszystko opisze, jak to jest. Jeżeli chodzi tak, to jeszcze jest gościu, który... no, jak to powiedzieć ładnie... No, który... tam... Bard. Chyba najlepsze określenie, bo on na razie nic nie miał. Więc możliwe, ale najpierw sobie weźmiemy tego. Aha! Chodzi o to, że jego loot jest fajny. Więc... okej, okay, Dalnabi tam jest na dole, więc najpierw sprawdźmy, czy coś z nim możemy zrobić. Mhm. Okej, okay, chodź Dalnabi. Okej. Okay. On nadal daje nam... dalej nam daje to. Tutaj jest ten portal.
Dobra, zróbmy to. Naprawdę nie wiem, co teraz trzeba zrobić. No niestety, ale bardzo tutaj, że tak powiem, opiera się na tym, że my mamy ogarnąć w ogóle, co musi być. Na pewno ten portal nie. Bo jak może pamiętacie, to przechodząc przez tamten portal, to nic się nie dzieje. Więc na razie ja patrzę na mapie, gdzie on może być, ten gościu, ale naprawdę nie wiem. Ostatnia mapa była dosyć duża. Ta mapa, nie powiem, trochę też jest sporawa. A tamten gościu to on nie respi się tak, że ma jakoś wyjątkowe miejsce spawnu. Po prostu czasem mi się respi w randomowych miejscach. No ta mapa to jest naprawdę, powiem, okropieństwo. Więc realnie to musimy sobie poszukać ją. Dobra, weźmy sobie grzybka. Trochę przyspieszymy. I w takim razie też sobie w międzyczasie coś pozbieramy. Na pewno dobrze, że tutaj się pojawiła ten gość, bo bardzo chętnie go wziąłem. Tutaj co jest? Jest duży kot. Mam jakąś awersję do dużego kota, bo ostatnio, jak pamiętacie, trochę nic nam nie pomógł. Tutaj mamy ten Potion Brewing. A i oczywiście co? Pojawił się ten. Jeżeli przez dłuższy czas go nie pokonamy, to się pojawia taki trochę potężniejszy, ale nadal słaby. Ale i tak jest słaby. Pamiętam, jak z nim pierwszy raz walczyłem, no to naprawdę było coś, a teraz to tylko czysta formalność. Okej, teraz to może się nie uda, jeszcze łatwo. No chodź. Okej, o. Oberwaliśmy. U. Ale tamten oberwał. Okej, i padł. No i trochę czasu zyskaliśmy, ale dosłownie. Ale dosłownie to jest takie. A się kolejne pojawiło. Jeszcze w sumie jest ten Uzi taki, ale. Zastanawiam się, czy on ma jakieś wartości. No właśnie, naprawdę. Ja chcę już skończyć ten odcinek, który co chwila nam coś daje. Najgorsze jest to, że to w ogóle zawsze tak samo jest, więc nie jest takie, że coś ciekawego, zawsze jest to samo i trochę już nudne jest walka z tym. Ej, coś tutaj jest? A, to nie, normalny. Normalnego też możemy zająć się. Trochę słabo miał lód. Okej, pytanie jest, tam mamy tutaj takie ogromne coś. Więc zapewne tam pójdziemy. Au. Ja nie przewidziałem swojej głupoty. Pójść do wody. I mamy tutaj jakieś grzybki, no to. Bardzo chętnie. Mamy 9 minut dosłownie na to, żeby ogarnąć, gdzie jest ten Bard. Ale ja bym realnie to, jakbym wiedział, że będzie go tak trudno znaleźć, to bym sobie zrestartował. Bo na mapie się jakby co nie pokazuje, można tylko może ogarnąć, gdzie on będzie. O, ma się los. Wszyscy teraz tutaj są. Podoba mi się, że żaden, ani jeden pocisk nie trafił tego gościa.
Ci to są mega słabi, więc... Nie miałem w ogóle żadnego takiego, wiecie, jakiegoś takiego, nie wiem, bossa czy coś takiego. To by było... O! Okej, na tym świecie jest jednak. Ale... Okej, czyli jest jednak coś. Tylko, że my byliśmy głupi i nie mogliśmy znaleźć to. Czy jak to zaatakuję, to... Okej. Chciałem sprawdzić. Dobra, czyli tutaj jednak coś jest. Tutaj widzę, że jakieś przedmioty, oprócz tego, że chatki nie możemy rozwalić. Bo w sumie wszystko jest. Okej, czyli coś tutaj jest, tylko że trochę słabo, że wcześniej nam się nie pokazało. Okej. Mamy dwie. Okej. Więc tak, sobie zobaczymy. Tutaj widzę, że jednak coś mocniejszego trzeba na to, ale chyba to nic nie dropi, nic nie dropił. Dropi felstone jakiś. Okej, czyli bagno zatruwa. Warto pamiętać. A, czyli dobrze, że sobie nieco czas powiększyliśmy. O, jest ten Lidstone. Właśnie Lidstone'a chciałem. Okej, czyli trucizna nic na to nie robi, ale daje rotten wood. O, i mamy jakieś żaby. Okej, żabę mamy zeskanować. Żabę, nie uciekaj, kurde. Daj się zeskanować. Fib. Okej, zaatakujmy Fiba. I dosłownie nic nie dało ciekawego. Okej. Domki jeszcze nie możemy atakować, ale możemy atakować o to. Nie wiem, czy na razie ten Feldstone jest jakiś mega potrzebny, ale chyba to nie. Coś na pewno daje nam takiego, wiecie. Yo, wow. Okej, czyli jednak strzelają. Czy to są te... O, to są te takie, tylko że bakienna wersja. Zajmijmy się tym. 2 minuty to jest zawsze coś. Oj, to jest chyba jakaś lepsza wersja, bo widzę, że... już lepsi przeciwnicy są. Więc tylko zajmijmy się tym. Oj, oczywiście się pojawili. I okej, czyli oko się pojawia. Dobra. Weźmy sobie nieco tego i załatwimy tego. Okej, może lepiej uciec. Coś się nam poświetliło, że możemy sprawdzać. Dobra, mały. Okej, może jednak lepiej nie. A, wykinął. Dobra, chyba wszystko. Dobra, piszę, że możemy coś tutaj zbadać. Tutaj jakiś... No chcę to zeskanować, ale tutaj... O, mamy jakieś do badania, dobra. Coś wiedźmy. Oprócz tego, że nas zaczęło zabijać, no to trochę słabo. I co chcesz wiedźmo, droga? Fajne, że ci... To takie wiedźmy się z nich robią, więc... Dobra. Powiem, przydałoby się już lepszy mieć nieco ten... Więc... Może kiedyś... No lepszy gnat by się przydał, ale... Chyba jeszcze musimy poczekać. Okej, więc o to chodzi. No witaj. Nie znam twojego imienia, ale witasz się ze mną. Okej, jakaś badaczka... Wiecie co, ja po prostu może wytnę pierwszą wyprawę, bo trochę nam zajęła, a nie powiem szczerze, jest trochę ten odcinek będzie dłuższy przez to, więc sobie na razie to poogarniamy. Okej, tutaj nam pokazuje, ale my mamy tutaj do zbadania kilka rzeczy.
Przydałoby się mieć sojusznika, szczerze powiem, więc gdzie jesteś? Mój drogi, duży sojuszniku, znaczy się nie przeciwniku. O, tutaj jest. Żaby to nie chcemy. Chcemy. Okej. Dobra, mój sojuszniku. Gdzie ty uciekasz? Au. Dobra. Ale ty nie chcesz mnie atakować? Dobra, nie. Dobra, więc tak, atakujmy to, bo potrzebujemy to, a ty gdzieś poszedłeś i atakujesz, nie wiem nawet co, i się boję, że coś zaatakować złego. What the heck? Co to jest? Co to było? A, to była żaba, tylko szybko uciekała. Okej, okay, zaatakuj to. Ooo, ale to już jest coś innego. Dobra, póki nas nie widzi. Okej. Okay. O! To ma zęby. To mało zęby, ale padło jak szybko jak się pojawiło. Okej. Okay. I przydałoby się leczenie. To jest... heal. Ale my możemy sobie pohealować się tym. Jakby co, nie mamy dla ciebie życia. Okej, okay. To nawet nie był boss. To była... cokolwiek to było. Niestety olej nie działa w bagnie. I tutaj mamy kolejną dużą wadę. Dobra. Może i jesteś żabą. Ale wszystko, co jest żabowe, zawsze będzie płonęło. No chyba, że będzie uciekało ode mnie. Okej. Okay. Mówię. Wszystko, co będzie żabowe, będzie uciekało przy tym. Dobra, póki co zbieramy tutaj, bo chcę mieć już lepsze ammo. To naprawdę to... ten skrap naprawdę mi dużo da. Więc dosłownie strzelanie w to jest... jest naprawdę ważne. Chociaż wiem, że to wygląda dziwnie. Dobra, ale teraz przechodzimy do kolejnego. Gdyby nie to, że to było przejście by przez bagno, to bym się cieszył. Ale możemy coś wybadać. Możemy wybadać... kamienną skrzynkę. Wow, to chyba będzie dobrze dla nas, ale coś... coś zabiło tego gościa i... czyżby żaba zabiła tego naszego bossa? Podoba mi się, że tutaj jest duży, że tak powiem... duży swoboda działania, ale... skunk? Skunks? No to chyba nie skunks, inaczej jest skunks, ale... skunk. What the... Co tutaj się stało? Możemy zaatakować tą żabę, więc... zamiast zadawać pytania, zaatakujmy żabę. No ta żaba naprawdę, nie powiem, jest straszna. Tak. Ale jeżeli dropi żelazo, no to... no to więcej takich żab. Okej, okay, ale jakby nasz... znaczy się nasz przeciwnik, nasz sojusznik tutaj... joj! Właśnie o to chodziło? Ale już nie mamy miejsca, więc trochę słabo. Możemy walić to? Może lepiej nie? Walmy rzeczy, które mamy. Możemy to wywalić. To naprawdę nie jest jakieś mega potrzebne. Ale widzę, że przez przypadek nam się... okej. Okay. Się wleczmy i sobie wleczmy to i to wszystko. Dobra. Ja na razie to zbieram, bo naprawdę to jest ważne. Więc tak, mamy jeszcze jeden... mamy skrzynkę, po pierwsze. Jeszcze jeden trybik. Mamy 5 minut. Jak mówiłem, to nie jest jakieś mega trudne podczas, gdy czas nam się skończy, więc nie myślcie sobie, że to jest, że ja się jakoś boję, że czas mi się skończy. Ale nie powiem, a i albo jest bardzo głupie i przez to tak skacze, albo jest naprawdę mądre i ucieka od ataku naszego sojusznika. Ta żaba naprawdę nie jest jakoś mocnym sojusznikiem, więc dobrze, że wybrałem tego gościa. Okej, okay, tutaj jest dużo grzybków.
Więc coś, co tutaj jest, to może... A, to nawet nie jest jakoś... Dobra, pytanie jest, czy możemy to zbadać? Okej, możemy to zbadać. Ale to już nas rzuca. Dobra, masz z oliwy. Wiem, że to nie jest oliwa, tylko dosłownie jakiś napalm, ale... Ale mówimy na to inaczej, żeby YouTube nam tutaj nie zbanował. Okej, to akurat mam. Ale pytanie... Pytanie było inaczej, inne, ale... O właśnie, ty możesz rozwalać to. Nice. Dobrze mieć takiego sojusznika. Dobra, nie. Atakuj ten dom. Ja tutaj właśnie wezmę inne rzeczy, się uleczę. A ty atakuj to. Tak, teraz tam muzyka wleciała. Mówię, posiadanie sojuszników w tej grze to jest zbyt OP, bo to jest po prostu... broken, takie typowe. Posiadanie po prostu na samym początku. Później też, na przykład mini-losów. Okej, pokazało nam gdzieś miliard daleko. O właśnie to, co tam było. Ale myślę, że mogę już iść, to w ogóle mam już 40 minut tego nagrania. Coś mi pokazywało, że mogę wybadać. Nie mam amunicji, mój sojuszniku. W sojuszniku nie miałem amunicji, a to sobie poszedłeś. Dobra, a jest tu drzewo. Zobaczmy sobie, czy coś wypadnie fajnego z tego drzewa. Nice. 300 damage'a, wow. Okej, czyli to, co ja się spodziewałem, czyli będzie wypadało z jakiejś tak... troszeczkę tego... Au. W ogóle, jaką mamy misję do tej babki? Musimy zeskanować 4 kreatury. Jedną chyba została zabita, więc nie możemy jej wybadać. Ale jest ten bard. Mówiłem o tym, że gdzieś on będzie. To tam, że w miejscu, które szukaliśmy. Dosłownie nie mam już amunicji, muszę tak porządnie. Okej. Witaj bardzie. Możemy coś... Wow. Już tutaj naprawdę dużo rzeczy. On zazwyczaj ma dużo rzeczy, ale to jest naprawdę mega. Możemy zbadać tego, czy to jest... Nie, to nie jest to. Dobra, to tam sobie rozwalimy to. Ale w międzyczasie sobie zbadajmy. Trochę mnie wkurza, że wszystko bada się tak w tym samym czasie, nawet dekoracje. Myślę, że dekoracje powinni nieco zmniejszyć sobie czas, bo... Naprawdę jest trochę denerwujące czekanie. Da, i tak musimy sobie to rozwalić. Nie mam ammo, czy nam pójdzie to? Okej, może najpierw się zajmiemy o tym. O, dziękujemy ci, nasz sojuszniku. Dosłownie rozwaliłeś to, co chcieliśmy wziąć. Ale jest tutaj potionka. Dobra, więc ty rozwalisz mul, a ja wywalę rzecz, która nam nie jest potrzebna i wezmiemy potionka. O, dzięki, że zrobiłeś to, no, było niepotrzebne. Okej, ten gościu czasami po prostu daje nam jakieś takie lore'a, więc... To jest główna rzecz. Okej, więc na razie z misji tej babki nie zrobimy. Mamy już pełny ekwipunek, więc teraz to, co powinniśmy zrobić, to po prostu no, uciec. Tutaj mamy. Nie powiem szczerze, tu jest mega. Dobra, ale przez to, że odblokowaliśmy 3 trybiki, to znaczy, że no już nie będzie problemu z tym, żeby dostać się na ten biom. Teraz zapewne będzie mieć problem nasz sojusznik, bo on... Mają problem z chodzeniem na ukłon, więc... To jest ich największy problem. Tak. Dobra, w takim razie ja wracam i będziemy kończyć, bo... O tyle z tego odcinka, bo będzie. Powiem szczerze, fajnie jak na razie się zapowiada ten biom.
Ja mówię, ja grind będę robić zapewne przed bossem. Że wszystko, jak już tutaj będzie już ten okres na bossa, no to wtedy idę na grind, bo jak sami wiecie, no grindowanie jest dosyć trudne. Pierwsze co, patrzymy co nam się zbadało, więc mamy tutaj dekoracje, więcej dekoracji i co tutaj nam się zbadało? Skrzynka, skrzynka z kamienia, co tam, że mówiłem, że ja kamień specjalnie nie zbierałem. Więc sobie weźmy to i zobaczymy, ile skrzynka z kamienia daje miejsca. Wow, sporo. Więc na razie to wszystko wrzucam. I to, co będę chciał zrobić, jak na razie, to chyba tyle, bo mamy wystarczająco siły, jak na razie, żeby wszystko to ogarnąć. Tylko to, co bym chciał, to zmienić sobie armor. Zmienię sobie już na ten lepszy. Jak sami widzicie, receptura jest mega easy, więc sobie zmieniamy na lepsze ammo. Tutaj też moglibyśmy sobie zrobić, tylko muszę weak poison mieć. Weak poison wiem, jak się tworzy, ale trochę nie powiem, bym musiał sobie porobić. Tutaj też możemy sobie zmienić to na lepsze pociski. Tak, możemy sobie zmienić. I brakuje nam drewna, ale wiecie, drewno to ja w sumie mam w skrzynce, tylko chciałbym sobie przyłożyć drewno. No, wszystkie rzeczy już się jakoś łączą na koniec końców. A skrzynki widzę, że i tak będę musiał sobie to zmienić, więc mówię, sobie to wszystko porobię poza odcinkiem. Tutaj już sprawdzaliśmy to, więc nie wiem, po co jest to. No, wszedłem tutaj nie mam jakby co lepszych pocisków, po prostu mogę olepszać ten pocisk. I to jest fajne, ponieważ on kosztuje nic. On nic naprawdę nie kosztuje. Tutaj, no ten shotgun, to wiecie, no to jest wielki zawód mój, miłosny. Okej, więc wkładamy. Bum, bum, bum. I się odblokowuje nam kolejne 3. Dobra, w takim razie kolejny odcinek to będziemy robić ten. No dużo zrobiliśmy w tym odcinku, nie powiem. On u mnie ma 50 minut, ale wytnę tak z 10 minut drugiej ekspedycji, bo dosłownie nic tam nie zrobiłem. Więc był z wami Trehol w Wizard with a Gun. No to cześć!